A kto mi to powiedział? No Grimme Harald. Mówi, u niego tylko raz trenują, jeżeli są upały. Rano w czas wypuszcza oblot przy domu, a na wieczór nie wypuszczam. No. Zaprezentuję tak, jak ja robię. Łyżkę ziół. Jak trochę się przesypie, natura, nic się nie stanie. Ja to aż z wagą nie teguję. Jak trochę się przeleje, ja to mieszam. Jak ja to mówię, miszum na to. Najlepiej, wiecie koledzy, czym się to rozrabia? Nie łyżką, nie drewnianą, nie magiczne łyżki, magiczna ręka. O. Chcecie, koledzy, mieć takie rąbnięcie zara na początku? No mówię, 2 tygodnie przed sezonem trzeba to dawać. To jest takie, no moje, ja już mówiłem, takie pierdolne rąbnięcie, za przeproszeniem. Ekstra energia. Witam wszystkich kolegów i koleżanki. Znajdujemy się w siedzibie nowego sklepu Egoło. Może przejdziemy. Na miejscu mistrz Polski Piotr Bugała. Może od prawej strony suplementacja Bugała Jet. Piotrek, produkty przede wszystkim, jak widać, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Półki zawsze puste. Może kiedy byśmy nie dopełnili? Jeszcze coś dopowiem, że TKK jest 50% większe. A cena w tej samej cenie. A ta cena sama. Co jeszcze mnie zaskoczyło, półki się uginają. 3 razy, myślę, więcej towaru jest. Karmy 16 ton jest w drugim pomieszczeniu. Jestem w szoku. No. Do wyboru, do koloru. Piotrek, tak. Jesteś osobą, która prowadzi markę Bugała Jet. Tak. Tutaj marka, która przede wszystkim z dużym podziękowaniem ludzie do ciebie dzwonią. Tak jest i głównym przedstawicielem jest Egoło tej firmy. Nie ma, że ktoś inny. No na sklepy stąd idą moje. Czyli towary. To, co mówiliśmy kiedyś, oficjalnym dystrybutorem jest nasza firma Egoło. Tak. Kto jest w Polsce zainteresowany, to zapraszamy. Ale przede wszystkim duże podziękowania hodowcy ślą do Piotrka. Piotrek, tak, bo tak na przykład Carbo Jet, zobacz teraz hodowca ostatnio z Hiszpanii, z Belgii. Super, już loty zaczęli, zadowolony, 230 km, super odbił. Co jeszcze mogę powiedzieć? No tak to wygląda, no. Produkt, który przede wszystkim zwiększa 30% wydolność, to ten słynny produkt Extra Energia Carbo Jet. No i drugi produkt, który jest od dołu, no to białko, czyli białko, które ma 82% czystego białka z wzbogaconym wapniem i magnezem, tak? Jeszcze co chcę dopowiedzieć. Ostatniego kwietnia, koledzy, co tam powiedziałem, jak kto kupi obojętnie jaki produkt Bugała Jet, 3 gołąbki z mojej hodowli będzie losowanie. Plus pakiet cały Bugała. Plus cały pakiet Bugała Jet. Wystarczy zrobić zakupy chociaż jednego produktu. Albo coś przesłać SMS-em. Dokładnie. Wystarczy zrobić zakup jednego produktu, obojętnie jakim sklepem, który jest odpowiedzialny za sprzedawanie produktów Bugała Jet. Możecie po prostu brać udział w losowaniu jednego gołębia. Postaram się 3 porządne modziki przyszykować i cały pakiet jeden Bugała Jet. Także hodowcy, zapraszamy, a my przechodzimy do biura. A w tym biurze pokażemy kilka ciekawostek właśnie, jak ty nawet, Piotrek, przygotowujesz. Wszystko, jak karmę, jak przygotuję wszystkie karmy i środki na loty. Na tą chwilę chcę wszystkim kolegom i koleżankom podziękować, że tak dużo tych produktów moich schodzi. Chciałem może zaprezentować szczególnie 2 tygodnie przed sezonem. Ja te produkty wszystkie wdrażam w lot. Nieraz mu u Wiktora nagrywali, też pokazywałem. Przy okazji jeszcze może przed sezonem albo coś pokażę na karmie, jak to zalewam. Ale teraz chcę dokładnie wytłumaczyć. Szczególnie co we wtorek robię, wtorek, czwartek zazwyczaj te produkty mieszam ze sobą. Ekstra energia idzie razem z białkiem, drożdże BMT z innej firmy, wiadomo. Po lewej stronie są moje produkty, po prawej innych firm. Ale ja te firmy akurat używam. Bo też, Piotrek, to jest tak dla hodowców fajna wiadomość, że ty na przykład drożdże BMT stosujesz, bo one są z kiełkami pszenicy. Tak, ale mogą być to na przykład drożdże z innej firmy. Z innej, mogą, nawet od szkolnego mogą być, ale to tam nie ma. Ale ja akurat te stosuję. No. Akurat u mnie się przyjęły bardzo dobrze. Co jeszcze na to idzie? Zioła. I zioła tak samo. Ty akurat stosujesz inne. Na chwilę obecną nie mamy. Nie mamy, z Rofilda. To z Rofilda zioła. Olejek czosnkowy, olejek z oregano, czarny. Ja to... Każdy używam na kilo karmy łyżkę stołową, czy olejku, czy drożdży piwnych. Jak ktoś tam da łyżkę więcej, to nic się nie stanie. Tak to u mnie wygląda. Może tak, wtorek, czwartek ja mieszam 0,5 litra letniej wody. A czemu letnia woda? Bo wszystko się lepiej rozrabia. Najlepiej, koledzy, zróbcie to na wieczór w poniedziałek.
zalejcie karmę, tyle co potrzebujecie. Fajnie to wsiąknie, szczególnie jak są dni upalne. Lepiej mieć to w piwnicy w chłodnym. No bo wiadomo, żeby to nie garowało. I to co zrobicie w poniedziałek i w środę na wieczór. Żeby mieć na czwartek i na wtorek. Tak to u mnie wygląda. A Jacek, w twoim planie, co jest ważniejsze? Początek tygodnia, żeby gołębie przygotować, czy koniec tygodnia? Bo dużo hodowców produkty energetyczne chce podawać piątek, sobota. Ja szybko tak wytłumaczę. Szybko, co ja robię, no akurat tu w niedzielę idzie cytryna, miód, no to wiadomo, miód, cytryna, belgasol. Do tego idzie elektrolit. Elektrolit do tego idzie. Jak wykończone gołębie są festa, 500 albo 700, to aminokwasy też wdrażam, żeby szybko gołębie postawić na nogi. Jeżeli jest łatwy lot, to w poniedziałek nie dostają, ale jeżeli jest trudniejszy, to jeszcze do poniedziałku, do południa, żeby ten... We wtorek te gołębie, choć był ciężki lot, we wtorek u mnie, no w środę by mogły iść prawie. W sensie, ty nie przygotowujesz lotu, tylko ty szybko odbudowujesz. To jest najważniejsze, jakie błędy. Ja czwartek, piątek wywożę też gołębie, no jak nie jest odbudowany gołąb po ciężkim locie, no to on go dobija tym treningiem. U mnie na to trenują, ekstra energia, białko dostają, no to jedno z drugim buduje mięśnie. To jest fajne u Ciebie, Piotrek, jest to, że ekstra energia ma 30%, pozwala Ci większą wydolność gołębia osiągnąć. Jeszcze co mogę powiedzieć, na rynku nie ma 82% białka, aminokwasy te są najmocniejsze z tych, co film patrzyłem, nie ma mocniejszych. Aminokwasy też w czwartek, piątek, raczej w piątek i czwartek do wody daje aminokwasy, jeżeli jest lot wymagający, 500, 700, ale ja mówię, dwa tygodnie wszystkie te produkty wdrażam. Trenuję gołębie, nie trenuję, wywożę 30 razy, u mnie zawsze 10 treningów jest. Zawsze mówię 15, wywożę 9, 10 i tak to wszystko u mnie wygląda. Wdrażam wtorek, mówię wtorek, czwartek, mieszam to letnią wodą, taka papka jest i najlepiej to zrobić sobie w poniedziałek i w środę na wieczór. Tak to u mnie wygląda, te wszystkie produkty. Co jeszcze mogę dołożyć? Tu naturalne TKK i tu fungi. Razem to najlepiej mieszać. Poniedziałek, wtorek, po każdym locie do wody dawać śmiało poniedziałek, wtorek. Nie non-stop. Teraz można 7 dni albo coś kurację porobić, jak jest czas. Właśnie przed sezonem, to jest fajnie właśnie, żeby dłużej. Czym dłużej, tym lepiej to działa. Tak, to tak samo to, co ty zawsze, Piotrek, wyznajesz zasady. Jeżeli masz możliwość zrobić coś naturalnie, zrób to naturalnie. Ale jak już jest okres lotów i ty na przykład masz takie czasem sytuacje, że widzisz po gębiu, że trzeba dodać antybiotyk, wtedy idzie antybiotyk. Antybiotyk, no ale jeżeli my tak gadali, jeżeli jest jeden gołąb, coś mu działa, to lepiej do dzioba. Tak, nie do jednej kropli. Dokładnie. Do dzioba, po co całemu stadu dawać. Tak to u mnie wszystko wygląda. No. Żadnych zbytnio cudów. Dwa tygodnie mówię, dwa tygodnie przed sezonem zaczynam wywozić. Nie wywożę miesiąc. A właśnie kiedy produkty wprowadzać? Dwa tygodnie przed sezonem. Mówię, czyli że wtedy już trzeba zacząć. Szczególnie te wszystkie produkty, to co są. Witamina, Vita Combex, są może inne. Ja to już koledzy stosuję 15 lat. Zaznaczę, hodowcy, takie bardzo ważne słowo, bo tu ktoś może patrząc na film zobaczyć strasznie dużą ilość produktów. No ale tu są pokazane kilka, po cztery produkty. No, a w rzeczywistości... 19. Ja bym to może na koniec też pokażemy pojedynczo, ile tych produktów moich jest. Kilka. Kilka. Jak ja pojechałem, nie będę i patrzę u kolegów moim na stole, co wy sklep dla gołębi macie, no kiedy to dawać? Tu trzeba 4-5 dni, a tu nie, to by miesiąca brakło, no nie tędy droga. Trzeba być stanowczy. Moi koledzy na przykład dawali moje produkty, kiedyś jeden lot nie wyszedł i zaraz, o Piotrek to, a później ja mówię, poczekaj, z wiatrem może coś się nie udało. U mnie na 14 lotów 10 wychodzi, super, 11, 3 loty też mi nie wychodzą, no. Wszystkiego nie przewidzisz, ale mówię, poczekaj to, drugi, trzeci, czwarty lot wygrał i wtedy mówię, zadowolony. Widzisz, tym bardziej, jeden lot nie wygrał. Tym bardziej, że teraz hodowcy, dużo jest takich nazwisk, ale, Michał Pawul, Tomek Czapliński, Mateusz Kiełbę, ale jeszcze wam powiem coś, Jacek Buchta. Dostałem telefon z Hiszpanii, mój kolega z Hiszpanii dostałem telefon, mój kolega na tych moich produktach zadowolony strasznie, 230 km super poleciał. No. W Hiszpanii już co no jest. W Belgii przede wszystkim klient ostatnio, pan Kłopotowski, a tak nazwisko, z Belgii, super hodowca i to jest człowiek, który tak samo
zamówił po raz ponowny zamówienie w sklepie, bo mówi Panie Wiktorze, produkty Piotrka to jest po prostu bomba. Ekstra energia, dając gołębiom, po prostu rozwaliła tak oddział, u niego jest... Ja to tak mogę powiedzieć, bo każdy może reklama, no ja mówię, Polacy nie są gorsi od Niemców, od Belgów, ja tego zdania jestem. Doktorów niektórych też mamy lepiej. Tak to wygląda, no ja karmy daję, ktoś tam daje może marchew, buraki, wszystko, ja to szybko wytłumaczę według sportowca, według trenerów też, ten co sport kiedyś uprawiał ma łatwiej. Koledzy, kiedyś 30 lat temu jak sprzątałem gołębie, niki, wszystko, tych starszych ludzi już nie ma, między innymi, to dostawał gołąb karmę i jakieś witaminę Porfamix. I no ja tak zaznaczę, kiedyś 500 bili godzinę konkurs, dzisiaj biją 10-15 minut. Nie, że mamy gołębie mutanty, czy sportowcy mutanty się urodziły i no są lepsze rzeczy, o, suplementacja jest lepsza. Jest tam do 300 gołąb na karmie, na wodzie, trochę z wiatrem może poleci. Ale jeżeli chcesz 500, 700 grać mocno, trzeba do karmy podać suplementy. Białko, ekstra energia, aminokwasy. No i tak to wygląda. Dzisiaj konkurs trwa 10-15 minut. Dla mnie przy pogodzie, pamiętam, godzina zawsze konkursy trwały. Tak to nie, że na przykład ludzie się też mutanty rodzą, że na setkę kiedyś było 12 sekund, dzisiaj 9. Suplementacja jest lepsza, po prostu. I tak jest z gołębiami też. No. Są rzeczy lepsze podawane gołębiom i lepsze rezultaty są. No. Czy to z tej firmy, czy to z tej, no, ale tak to wygląda. No. Podaję to już długo, jestem bardzo zadowolony z tych środków. No i są wyniki, no 10 lat, super okręg, region, Polska, super wychodzi mi to i wiadomo, karmy, suplementacja, wszystko to trzeba, no, wtorek, czwartek, dwa tygodnie przed sezoną ja wywożę do... prawie dziennie gołębie, dzień. Robię 9-10 treningów i tak to u mnie wygląda. Chcę zaprezentować zakwaszacz, który zwalcza rzęsistka w układzie pokarmowym. Daję go przez 5 dni. Od poniedziałku do piątku. Bo jak ktoś ma pH, każdy ma inne, w wodzie 4,5 powinno być. I a tak zasada jest taka, jak to kiedyś jeden hodowca powiedział, jak leci po prostu woda z kranu. I jeszcze co mogę tu podkreślić, jest super dozownik, że nabiera sobie obojętnie kto ile do wody i tak to wygląda. Piotrek, a powiedz teraz tak, zwalczanie rzęsiska to chyba wydaje mi się, że jedna z najważniejszych rzeczy w hodowli, prawda? No, tak to wygląda, no. Szczególnie w niedzielę to zakwaszacza nie daje, bo cytrynę daje. No. A w sobotę też przed lotem nic, czysta woda? Nie, w piątek na wieczór już czystą wodę, bo ten gołąb wtedy więcej się napije. No. Bo błędy robią niektórzy, coś w sobotę też dają jakieś elektrolity. Nie, moje zdanie to jest największy błąd, bo ten gołąb zamiast pełną dawkę wody naciągnąć, to połowę. No. Gołąb nie lubi jak coś mu czyli do wody. Czyli zasada jest taka, jak ty mówisz, od poniedziałku do piątku zakwaszasz, w niedzielę jak przylatuje gołąb cytryna, miód, elektrolity i belgasol idzie. Tak to u mnie prostota wygląda. Prostota. Jeżeli jest fest wymagający lot, no to do poniedziałku, do południa to praktycznie stoi. Zakwaszacz jest o tyle istotny, żeby go stosować, bo on zmienia po prostu to pH wody. pH wody, czyli pozwala automatycznie, żeby te gołębie nie, tak jakby nie namnażał się ten rzęsistek w tej wodzie, tym bardziej, że jak są dni słoneczne. Jeszcze co tu może nie ma, tu w środka mógł Wiktor przyniósł, ja daję na drogi oddechowe zakwaszaczem poniedziałek, wtorek do środy. No, coś naturalnego. No. Na przykład z brokampa też, no, aerosol. Mhm. No to daje to. No, no, to o tym my zapomnieli akurat. Taki produkt też fajny, wiesz jaki jest Piotrek? Aroma. Od czy szkolnego. Czy z tej firmy za to z zakwaszaczem nawet daje na drogi oddechowe, nie daje antybiotyków, bo na początku sobie drogi wyczyszczę i w połowie sezonu. Ale naturalne rzeczy zapobiegać mają. Nie, że później w czasie lotów żmudne leczenie, 4-5 dni, no nie można. A z brokampa stosujesz jakieś produkty? Nie. Tylko aerozol i Probak 1000. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, w niedzielę Probak 1000 też. Ja taką bombę robię praktycznie, żeby gołębie jak najszybciej postawić na nogi. Tak to wygląda u mnie. Czyli tak naprawdę, jak to mówimy, prostota. Aerozol może być z innej firmy, polskiej też, aby na drogi oddechowe naturalna rzecz. Nie, wiesz, dlaczego mówię o aromie? No. Bo to jest produkt, który właśnie fajnie teraz się sprzedaje. No, mówię. Ale przede wszystkim produkt bardzo mocno stężony z Goldbergu, aroma. No i mówię, naturalna rzecz też można z zakwaszaczem. Śmiało podawać, bo to są naturalne rzeczy. Nie bać się, do środy. Tak to wygląda. Jeszcze w poniedziałek
herbatkę daję, o. Czy to z baka, czy z daka, obojętnie. 1000 kilometrów? To 1000 akurat, no. Tak to wygląda, no. Naturalne rzeczy, no mówię, a wtorek, czwartek zawsze te wszystkie rzeczy mieszam, moje. Tak zwany kogiel, mogiel, bugał. Tak, no, miszung, jak ja to miszung. Mówię, miszung, no. Taka papka się robi, zalewam. Najlepiej to w poniedziałek zalać, bo wtedy fajnie to wsiąknie. Za to czemu w letniej wodzie nikt mi tego nie powiedział? Bo wszystko, regularnie wszystko wsiąknie w karmę. Bo ja widzę nieraz te wiadra, wszystko obklejone, bo trochę olejkami, wszystko tu się obklei. A tak jak w wodzie w letniej, wszystko ładnie wsiąknie i wtorek, czwartek to podawać na karmę. Tak to wygląda. No ja tam, ja nie będę, kto inny co inaczej, też wygrywa. Ja tam, no mówię, buraków, marfi nie daję, wszystko. Można dać naturalne, ale z tego wyniku nie będzie, myślę, no. Ja nie mam królików i koni w gojemniku nie mam. Tak to wygląda, no. Następny produkt, co przedstawię, TKK. Jest buteleczka o 50% zwiększona. Cena zostaje ta sama. I to na 60 gołębi czy coś, to na 4 miesiące. No dwa razy, no... O połowę jest zwiększona, no. Zabija koksydię, wszystko, no. Piotrek, ty TKK stosujesz w jakie dni? Poniedziałki i wtorki? Poniedziałki, wtorki. Jeżeli mówię, jeżeli jest gołąb coś tam, to do dzioba po jednej kropelce gadałem to. No po co to stady, jeżeli je w czasie lotu. Jeżeli teraz, to można 7 dni kurację, nawet 10 dni zrobić. Ale w czasie sezonu poniedziałek, wtorek. Chyba, że przyleci jakiś gołąb późniony, tak jak kiedyś okazywałem? Kropla do dzioba jedna. Tak jest, no używam to razem na grzyby. Fungi razem to używam jednocześnie. Poniedziałek, wtorek. Fungi i TKK razem. Tak jest. Tu jest o 50% buteleczka większa, a cena zostaje ta sama. Dokładnie. Tu co też ważne, rzęsiste kokcydia mi się wydaje, Piotr, chyba największa z marachodów. No, szczególnie w kabinie, bo wiadomo, teraz można 10 dni, mówię, kurację zrobić. Ale w kabinie, jeżeli to podamy poniedziałek, wtorek, to minimalnie to pozabija to, no ale nie później żmudnie leczyć gołębie w czasie sezonu, to jest praktycznie po wynikach. I przede wszystkim to, co jest najważniejsze, taka gwarancja dla hodowcy, że kto po prostu jakby te produkty kupi, to od razu zobaczy tą różnicę. Ja tak mogę powiedzieć, bo niektórzy, a to tam moi wybitni hodowcy lotują. Może kiedyś zrobimy taki film na koniec sezonu, tych wybitnych i gołębie mają ode mnie i nagramy, co, jakie wyniki porobiły. Z Wiktorem na koniec sezonu, najlepiej z 10 ludzi, zaprosimy może do firmy Gołąb, wszystkich tu i pokażę, kto co osiągnął, bo te gadania, a ja teraz nie chcę się chwalić, kogoś pominę, może ktoś nie chce, ale na koniec sezonu... Tym bardziej, że wiesz, my takie nazwiska pokazujemy, bo nazwiska, które przecież na twoich produktach lecą od 2-3 lat wstecz, no to przecież super, zadowolenie. Tomek Czapliński, Jacek Buta. Niektórych nawet mnie przedstawiali, no na przykład Olek z Biłgoraja też, Żak. No, niektórych nawet no, za dużo wymieniać. No. Mówię, jest, na koniec sezonu. Jest to właśnie miłe, ale wiesz co jest, Piotrek, dla Ciebie miłe? Ta ilość telefonów z podziękowaniami. Ja tak mogę powiedzieć, jeżeli są zdrowe gołębie i ktoś się do tego systemu mojego, za tego mówię, choćby 20-10% mu wyniki, to już będzie super. No rezultat. Jeżeli ktoś te produkty stosował moje, no na pewno nie narzekał. Z moich kolegów, przyjaciół, to na pewno, no. Poprawiły się dużo, dużo wyniki, no. Bo ktoś mówił kiedyś, że jakąś firmę reklamowałem, ale ja nigdy z tych moich środków nie zrezygnowałem. No mówię, na rynku są, na rynku sportu gołębiarskiego aminokwasy i białko, no nie ma konkurencyjnej na tą chwilę, no. Tak to wygląda, no. Białko 82% i takie... No mówię. Cena, powiem szczerze, hodowcy jest fajna, bo nie jest to puszka droga, ale przede wszystkim 82% czystego białka. Mówię, że no... Jest wzbogacone o magnez i wap. Tak jest. I jeszcze jak ktoś trenuje przy tych wywiezie, nie mówię 30 razy, bo to zbędne. Dla mnie 30 razy to zbędne wożenie. Ja mówię, zawsze wywiozę 15 razy, wywiozę 10, 9 i tak to u mnie wygląda, no. Podaję te rzeczy już wcześniej, żeby to w krew weszło. No wiadomo, jak ktoś by w zastrzykach, to momentalnie w organizm wchodzi. Ale to po 2 tygodniach momentalnie w krew to wszystko wchodzi. No i gołębie więcej gazu mają, jak ja to mówię. A szczególnie niech się na początku trafi w dzióbek, lot, to od razu efekt jest. No. Tak to wygląda. No. Jak chcecie, koledzy, mieć takie rąbnięcie zara na początku, no mówię, 2 tygodnie przed sezonem trzeba to dawać, to jest takie, no moje, ja już mówiłem, takie pierdolne ujęcie, za przeproszeniem.
Ekstra energia. Super rzecz. 2 tygodnie przed sezonem, żeby to podawać, bo wtedy w krew to wchodzi i trenujecie, no mówię, białko, ekstra energia, buduje mięśnie. A jakby trafiło, no mówię, akurat pierwszy raz w dzióbek, to jest niesamowicie, jak ten produkt dacie, to będzie, no szkoda, że z wiatrem, bo nieraz, ale jeżeli bez wiatru albo pod wiatr, to jest takie pierdolnięcie, no nieraz się ja przekonałem, moi koledzy, na tym, na tej rzeczy się nie zawiedli w ogóle. 30% zwiększa wydolność organizmu pod warunkiem, że gąb jest zdrowy, a produkt fajnie działa. No i mówię, że 2 tygodnie, żeby to w krew weszło. Przede wszystkim to, co ty kiedyś, Piotrek, do mnie powiedziałeś. Jak sprzedajemy to klientowi, to hodowca powinien też ten produkt dawać z ostrożnością, bo mogą gębie koło gębika odlecieć. No nie, dużo lepiej trenują. Jak ktoś wywozi już i te produkty wdraża, to dużo lepiej trenują. No, no, byłem mistrzem Polski w A kategorii. No, ja moje, jak tak mogę powiedzieć, ja biję od A do Z. Nie to, że ino A, no gębę, przegrałem setnymi, no to musisz wygrywać, wiesz, na jakim dystansie? Od A do, od 100 do 700, nawet do 1000, bo my mieli Brukselę w tamtym roku i też drugiego bodajże gołębia w strefie. No, moje produkty wdrażane, że biję od A do Z. Nie ino się skupiam na 300 czy na młodych. No, no, tak to u mnie wygląda. Koledzy i koleżanki, zaprezentuję, jak ja te środki podaję wtorek i czwartek. Zaprezentuję tak, jak ja robię. O. Łyżkę ziół. Jak trochę się przesypie, natura, nic się nie stanie. Ja to aż z wagą nie teguję. Jak trochę się przeleje. Czyli teraz olej, dajemy olej z oregano. Jak się półtora naleje, nic się nie dzieje. Czyli nie ma takiego wyznacznika. Nie. Tu jest olej z czarnego kminku. I olejek z czosnku. Czosnku. Czyli wszystkie o połysce. Tak jest. Wlewamy to wszystko do wody. Trochę, no trudno, zapomniałem się, bo... Ale to wszystko się wykorzysta. Ekstra energia to jest taki biały puder. Trochę lepiej, jak łyżkę może ponad karmię. Białeczko. Zablombowane. Wszystko. Czyli tutaj mamy, hodowcy, już dodane kilka tych substancji. Mamy taki, jakbym nazwał to, kogiel-mogiel. Ja powiem, jak ja to nazywam na koniec. Kometoza, super wpływa. Super środek od lat, szczególnie też młodym. Tak jakby się filtret na jelitach robi. No i drożdże BMT z herbotca, czyli chodzi o kiełki pszenicy w drożdżach. Herbotca. Takich środków akurat ja. Olejki, wiadomo, obojętnie z jakiej firmy. Ja to mieszam. No i to, co ty, Piotrek, mówiłeś, że najlepiej jakby to była się woda letnia. Letnia, bo się lepiej. Jak w zimnej, to granulat wam się porobi. O. I tak w letnie to się lepiej rozpuszcza. I tak to jeszcze się rozpuści. Ja to nieraz te ekstra energia, białko, nieraz te kulki. Czyli wszystko taki, najesz do wody. Jak ja to mówię, miszum na to. Najlepiej, wiecie, koledzy, czym się to rozrabia? Nie łyżką, nie drewnianą, nie magiczne łyżki, magiczna ręka. O. Ale zapach jest... No, magiczny. Szkoda, że tego, koledzy, nie czujecie. Można za jakieś godzinkę drugi raz przemieszać, żeby to fajnie... I w poniedziałek, środę, na wieczór to lepiej rozrobić. W piwnicy postawić, czy małżonka, czy ktoś, czy córka, czy syn zawsze może to podać. No, tak to wygląda u mnie. To na przykład na poniedziałek i w środę to zrobić, w nocy sobie zrobić, na drugi dzień to pięknie wsiąknie, właśnie. Regularnie, nie ma później tych oblepionych, nikt mi w życiu tego nie powiedział. No ale ja myślę, mówię, w letniej wodzie rozrobię, to się fajnie rozrobi, nie ma obklejonych, widzę u kolegów, tych wiader, misek poobklejane.
a tak regularnie wszystko wsiąknie w karmę, napuchnie. No. I tak Piotrek robi zawsze wtorek, czwartek? Wtorek, czwartek i no ja robię, mówię, że w poniedziałek i w środę wcześniej. Lepiej, koledzy, to sobie wcześniej zrobicie. Fajnie w piwnicy, jak są upały, no to lepiej w piwnicy, żeby to nie garowało. No. Tak to wygląda. I tak gołębie u mnie wtorek, czwartek. No mówię, przed sezonem już dwa tygodnie, że wdrażam to. Ale tak to wtorek, czwartek, co lot, do końca sezonu tak do mnie, u mnie dostają. Młode loty to samo. Żadnych cudów, to daje Piotr Bugała. Piotrek, masz jeszcze jakieś inne triki? Nie mam nic triku. U mnie się w piątek też widzą to, żadnych cudów. Trik to jest dobry gołąb też, no. Wiadomo, na początku myślę do 300 km 70-80% hodowca. Czym w dalszy dystans gołąb. Zwiększa się, no. Czyli tak tu hodowcy widać. Produkty, które były zastosowane, to jest tak, olejek z czarnego kminku, olejek z oregano, olejek z czarnego, z czosnku. Zioła, BMT. Zioła, drożdże BMT, białko, ekstra energia i kometoza. A tamte resztę wszystko. I czyli te wszystkie produkty podajesz wtorek, czwartek. Aminokwasy idą do wody. Aminokwasy do wody, ale kiedy? Czwartku na piątek. Do witaminy, do Vitacombex. Można dać. No mówię, dwa tygodnie. Właśnie to teraz... jest, właśnie z AminoJet, to są te właśnie ten plus, że można go dawać i do wody, i do karmy. Jeszcze koledzy, co nie powiedziałem, bo zawsze mówię, ja jeszcze daję magnez żelazo z plusza. Dwa tygodnie też przed sezonem, nawet trzy tygodnie, żeby nie zrywały sobie skrzydeł gołębie. Jedna tabletka na litr wody. I no wcześniej to dać, bo mi kolega dzwoni, mówi, te gołębie nie chcą do pojnika, a coś zrobił. No to tą tabletkę włożyłem. No bąbelki idą, to gdzie ci gołąb nie wejdzie. Ja to wcześniej rozrabiam też w letniej wodzie, później do zimnej dolewam. I to jest cała magia Piotra Bugały. Tak to widać, tak to hodowcy wygląda. Dwa tygodnie przed sezonem trenuję. Zapach w... Super, tego nie czujecie? Nie czujecie, no to jest... No. No możecie wyobrazić sobie, wszystkie olejki, zmieszać zioła, produkty, wszystkie drożdże. No, okazywałem to też kiedyś my na filmie, ale teraz, żeby to ponownie, nic innego nie robię, nic innego nie daję. Koledzy, produkty produktami, może tak powiem w skrócie, dwa tygodnie przed sezonem, co ja robię? Dwa tygodnie przed sezonem, u mnie czy mają młode, przed sezonem jeszcze młode mają, to tak u mnie wygląda z treningami. Ja jadę z gołębiami, mam ich dużo, jak ja bym miał jeździć po 5-10 km u mnie, jak jaszczą w rąbie, to on idzie na 10-5 km. Ja szczerze jadę z gołębiami na 40 km. U mnie dwa tygodnie przed sezonem jest 40, 40, 60, 60, 4 razy 70, 2 razy 100 i kończę czwartek, piątek przed sezonem zawsze na 70. Zazwyczaj pierwsze loty z młodych, mistrza Polski to praktycznie dwa loty to od młodych najlepiej biłem, bo no ja tu kniw zrobiłem, że w dniu wkładania trochę im młode piszczały, stare niedojedzone wyglądały, ale najlepiej odbiłem w całym rejonie dwa loty z gniazda. A próbowałeś, Piotrek, czasem tak, że miałeś sezon, przygotowałeś bez młodych, a sezon z młodymi? No miałem też dobrze biłem, no. Czy tak, to jest sztuka karmienia. Mi się trochę podobają te karmy od... No ja sobie sam to proporcjonuję, aż Krzysiek zrobił sobie już gotowe. Czyli żeby ułatwił hodowcom. Ja mam to ułatwienie ryszpady z boku. Mam trzy karmy, no nie będę, może przy okazji firmy będę... Trzy karmy z boku, ryszpady, orzeszki ziemne, pięć rodzajów kukurydzy, słonecznik łuskany i konopie. U mnie to stoi na boku. Bo ja sobie dozuję według pogody, według wiatrów, o tak mogę powiedzieć. Może tak powiem, co ja, jak w czasie lotów później podchodzę. No te rzeczy wtorek, czwartek, te moje daję na karmę. Tak to u mnie wygląda. W piątek kąpię gołębie, jak jest w niedzielę pogoda. Jak jest pewna pogoda w niedzielę, tak kąpię w czwartek. Jak nie ma pogody pewnej na niedzielę, ale zawsze w piątek. Najlepiej, no nie chce mi się może zniechęcony letnią wodę, jakby człowiek dał, to lepiej ten gołąb, jak człowiek po robocie zmęczony wejdzie pod letnią wodę, to się lepiej poczuje. U mnie zazwyczaj gołębie kąpię piątek. Tak to wygląda, a później jeszcze, co przed sezonem, ale później co tydzień, jak sezon jest, czwartek, piątek, do 540 km, czwartek, piątek wywożę gołębie. I co ja mogę jeszcze powiedzieć, czwartek, piątek, czwartek jeszcze samce na wieczór wypuszczę sobie, latają czy nie latają godzinę, ale w piątek ja już gołębi pod wieczór nie wypuszczam po treningu. W piątek okay, się Piotrek, widzą.
A taka sytuacja, przykładowo jest w sobotę koszowanie, w niedzielę lot, a na sobotę i niedzielę zapowiadają super warunki, ale w czwartek i piątek leje. Jak z treningami? No to w środę zrobię jeden. Porządny, może 80 stóp. No, ja porządny taki trening. Dlaczego ja o tym pytam, bo pamiętam rok temu w sezonie taka sytuacja była. Ja pamiętam właśnie, że ty wtedy prawie na 100 km pojechałeś z gołębiami. Z gołębiami, bo wiem, że w czwartek, piątek przy domu nawet nie wypuszczę, dokładnie, bo leje. A w niedzielę miałeś lot z wiatrem. Tak jest i tak to wygląda w czwartek. Wtedy w środę wywiozę na stówę, w czwartek, piątek, jeżeli przy domu leje, ulewa, to nie jadę jak inni w ulewę trenują. Ale ja w ogóle koło domu nie wypuszczam. No, jeżeli jest upał, duchota, to ja w ogóle koło domu gołębie zawsze rano, czwarta, piąta trenuję, a na wieczór wcale, bo koledzy, gołąb ma się męczyć w niedzielę, w czasie zawodów. Ale przecież jak jest 30 stopni, 35 pod wieczór, paruwa, no przecież czemu mówicie, że dzioby ranę zieją? No bo gołąb nie będzie trenował. Co, będziesz latał pałą, napierniczał przez gołębnik? Rano zawsze. A kto mi to powiedział? No Grimme Harald. Mówi, u niego tylko raz trenują, jeżeli są upały. Rano w czas wypuszcza oblot przy domu. A na wieczór nie wypuszczam. No, bo po co? Ten gołąb się ma męczy. Męczy. Zamiast trenować 10 minut posiadają, dzioby pootwierają. A gołąb męczyć się ma w niedzielę, w czasie zawodu. Zawsze czwartek, piątek trening, jeżeli jest pewna pogoda, kąpiel w piątek. Tak to u mnie wygląda. Jestem prezesem lotowym, szczególnie ja już pogody śledzę od środy. No a teraz są bardziej wiarygodne na internecie pogody. Tak to u mnie wygląda. No, żadnych cudów. No. A Piotrek, teraz tak. Zaczyna się sezon lotowy. No i teraz jak utrzymujesz te gołębie w zdrowiu? Co jest takim odczynnikiem? Bo wiadomo, podajesz TKK, podajesz fungi, to jest coś, co wiadomo, jest normalne, no. Podajesz produkty, podajesz suplementy, ale jak utrzymujesz jeszcze takie na przykład drogi oddechowe? Dajesz coś takiego jeszcze? Czy... No ja już podawałem, ja jeden takich z chemii używam, środek Linkospecim, 2 tygodnie przed sezonem, podaję go 6 dni i później w połowie sezonów i to jest cała chemia u mnie. Super środek, jak to mówią niektórzy, co jest na dużo, to jest za przeproszeniem na H. Ale ten środek przez moich kolegów, przez mistrzów, to jest jeden najlepszy środek. Bo to jest na drogi oddechowe. Szczególnie na głowę, ale zabija salmonellę, wszystko. To jest super, myślę, polski super środek. No. Z tych chemikali, co używam, o, tak mogę powiedzieć. No a później jeszcze w trakcie sezonu gołębie dopuszczasz do ponownego parowania, czy już gołębie cały sezon leżą? Nie. Cały sezon, później maraton to też wywiozę je, bo gołębie 2 dni w kabinie, w czwartek, w sobotę lot, no to wywiozę je na 40 km, widzą się 4 godziny, 4-5 godzin, później rozdzielam, żeby się najadły, bo jak nie rozdzielę, to oni tą miłością będą nadal żyli i nie będą jadły, a jak je rozdzielę, po godzinie uspokoją się i jedzą. Też zawaliłem za przeproszeniem w tym roku pierwszy maraton, bo zawsze robiłem dobrze, chciałem polepszyć i dałem grubą karmę rano, a tu był błąd. Super dieta zawsze w dniu wkładania, do tego jakiś popcorn idzie i rano po 2 orzeszki, że jak pójdą już na wieczór do kabiny, żeby no nie wyżygały jak je duchota. No. Zawsze w dniu wkładania u mnie zawsze idzie super dieta, konopie i słonecznik. Konopie, słonecznik uskany 10% do super diety dosypuje. Mogą być super diety, bardzo dobre są. Polskie super diety, nie muszą być z zachodu. Mamy dobre super diety polskie. Ja tak tylko zdradzę dla tych hodowców, kto będzie słuchał ten film i wyciągnie z tego wnioski. Ty jesteś osobą, która bo każdy mówi, ja nie daję wiedzy. No Wiktor lotował młodymi lotami, bo każdy mówi, a schwycimy się z tym. No, dodatkowy lot też super odbił. No. Piotrek, ty jesteś osobą, która masz gigantyczną wiedzę, jesteś fachowcem, ale to, co ja chcę zdradzić hodowcom, i to zapamiętajcie hodowcy, ty dajesz dużo ryżupady. Ryżupady, szczególnie jak wiatry są, no. No ja nie mogę każdego, bo ja lotuję w okręgu Katowice, są inne wiatry. Ktoś lotuje, musicie koledzy śledzić. No i wtedy zamiast do tych mocnych karp trzeba dołożyć 30% ryżupady. No. I to jest taka broń, bym powiedział. Broń, no. Jeżeli się pomylicie, to możecie gołębie zbierać 100 km od domu. No to mówię, no nie każdemu idzie. Jak to Tadek Pałka mi to powiedział, no na Mistrzostwo Polski to trzeba, no czuć to. No, umie 80% wytłumaczyć hodowcu, ale te 20% nie wytłumaczy. No. Bo bym musiał z osobna każdemu w oddziale tłumaczyć. No bo każdy gdzie indziej, regiony są inne, tak to wygląda. No.
Krzysiek Szkolny wygrywa, bo to czuje też, no. Tadziu Pałka czuje, no. Mędrysa czuje to. Na mistrza oddziału okręgu, no, no, można to wytłumaczyć. Moim kolegom to moment wytłumaczyłem, ale na pudło w Polsce to trzeba mieć coś od siebie jeszcze, żebyś i jeszcze powtarzać to prawie co roku, no to coś trzeba od siebie, no. Choć dużo idzie wytłumaczyć. Kto z tego filmu na pewno sobie dużo wniosków wytłumaczy. Pozdrawiam, dużo zdrowia, życzę super wyniku 2021.